świecie są takie domy, w których rodzina pamięta, że człowiek żyje dla Boga, a życie to jest rzecz święta. Ktoś doniósł, że w Ulmu w domu Żydzi znaleźli schronienie przed świtem. Niemcy strzelali Ulma, padł twarzą na ziemię, bo na swoją obronę mąż miał prawo miłości niezmienne. Następnym strzałem trafili Wiktorię, żonę brzemienną. Przepraszam cię, dziecinko, że tak odchodzisz ze świata ze mną. Pośród dziecięcej rozpaczy padł strzał, jeden, drugi, trzeci, to strzelał niemiecki żandarm do biedy płaczących dzieci. Zostały jeszcze napoje i dzieci zostało troje. Wróg nie miał dla nich litości, oni oddali swe życie miłości. Niemieckie serce nie drgnęło ludzkim współczuciem i nadzieją. Polacy, Żydzi i dzieci odeszli tam, gdzie światłość świeci.